Patrzyłem sobie na nas tutaj wszystkich, którzy są na sali i mam wrażenie, że zainteresowanymi rozmową na temat kampanii bohater jest kilka osób, a reszta to zupełnie nie. I wydaje mi się to kluczową rzeczą. Teraz tak, Magda powiedziała, że zastanówmy się, czy my to chcemy. No, my jako zjazd tak uchwaliliśmy, że chcemy, w związku z tym ja nie widzę sytuacji takiej, że teraz raptem będziemy się wahać i zastanawiać się jeszcze raz nad tym, czy my chcemy. Teraz zostaje przed nami wszystkimi taka sytuacja, że albo zamkniemy tą próbę pozytywnie i zdobędzie Chówiec nowego bohatera, albo też nie. I wydaje mi się, że zakończenie tej kampanii negatywnie byłoby smutne, krótko mówiąc. Dlatego też nie wiem, czy ten wniosek już Tomek złożył. Tomek, złożyłeś wniosek konkretny? Tomek Lubas? Tak. Ziemia do Tomka. Chodzi mi o to, że właśnie nie chciałem o tym powiedzieć, żeby jakby też wesprzeć te dwa głosy, żeby złożyć wniosek o to, aby po pierwsze uchwalić konkretny termin zakończenia tej kampanii, bo ja mam wrażenie, że jak nie ma terminu, to nie ma roboty. I w tym momencie ustalmy, że to będzie jakiś termin, chociażby koniec 2008 roku, bo wydaje mi się, że na wiosnę to my nie damy rady, ale koniec 2008 w moim odczuciu byłby rozsądny. No i po prostu uchwalmy, że kampania bohater jest jednym z priorytetów dla nowej komendy po prostu. Dziękuję.